Siemano, w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy top 10 modów tygodnia, oczywiście z zeszłego, takich najlepszych polskich, że tak powiem. Napiszcie hashtag mod, a wam przypnę serduszko do tego właśnie komentarza, bo jestem z nimi na bieżąco. Wbijajcie na Instagrama, bo tam już malutko brakuje osób do 16 tysięcy, no i lecimy po 90 tysięcy widzów. Z takich ważniejszych informacji to by było na tyle, wyrobiłem się dosyć szybko. My sobie polecimy na pierwszy modzik i to będzie najprawdopodobniej w różnych, tak, wózek widłowy, bo właśnie nawet tutaj wózek widłowy macie w różnych narysowany. Pierwszy raz widzę ogólnie inny wózek widłowy niż ten oryginalny farmingowy, dlatego tutaj dałem do tego zestawienia. Mamy 30 koni, 20 na godzinę, 35 litrów, spoko, takie informacje, no może przydatne, może nie, zależy dla kogo, wzór. Aha. Czyli albo z tą taką dodatkową, że tak powiem, wzmocnieniem jakimś, przedłużeniem czy coś takiego, nie wiem jak to się nazywa. Mamy tutaj kolory, możemy sobie wziąć niebieski, możemy sobie wziąć cały niebieski, my sobie weźmiemy czerwony. I cały czerwony, dobra, kupmy wariata, okej. Okay. To może nie jest jakiś polski mod, ale wiecie, no w Polsce też takie rzeczy są spotykane, także uznajmy to za git. Jest to mod z mod huba oczywiście, ta kierownica wygląda źle, umówmy się, że źle. Model tego środka ogólnie nie jest jakiś znakomity, w ogóle z skrętem na tył, tak to dziwnie, to można się, patrzcie. Można bokiem latać normalnie. Znaczy no bokiem, no takie wiecie, kręcanie się w kółko bardziej niż latanie bokiem. Też ta prędkość, powiem wam, ja sobie wezmę troszeczkę wyżej. No po prostu na myszkę wam to działa. Jak widzicie jest ten... O, to wysoko nawet idzie. Dobra. To można nawet tak przechylać? Okej. Okay. My sobie to weźmiemy troszeczkę w dół. Gdzieś tak do takiej wysokości. Widzicie, on nawet tymi rękami, jest ta animacja, jak on ładnie kieruje ręką. Jeżeli chodzi o te joysticki, też gdzieś tam ta animacja ręki jest zrobiona, że ona rusza faktycznie tymi joystickami. Szkoda, że nie ma farmingu czegoś takiego, że to od środka jest też widoczne. No ale niestety. Coś jeszcze jest ruchome? No tutaj ja nie widzę, żeby coś było jeszcze ruchomego. Za bardzo. Tyle chyba z takich ważniejszych rzeczy. No model jak to model, no wózek widłowy jak ma wyglądać. Mamy jakieś halogeny z tyłu, mamy kogut, te rzeczy raczej działają ze względu na to, że jest to moc mod huba, co też mówiłem wcześniej. No i mamy zaczep tylni, no i tyle w sumie z takich lindę pod marką taką. No taki prosty, no prosta budowa, no nie? Weźmiemy sobie go na razie, odstawimy i przejdziemy sobie do drugiego moda. A drugim modem jest laweta. Jak wiecie, w farmingu mamy tą lawetę, bodajże, bo ta jest chyba jeszcze z modów. Jest to laweta taka w bardziej polskim stylu, bo to wiadomo, jest do czegoś dużego, jakieś ciężarówki, to tak samo za mała nie jest. A tutaj mamy, no kosztuje najwięcej, ale ona ładnie wygląda i taka z drewiankiem troszeczkę, nawet i podciągnik sobie podczepić. Nawet te niebieskie kolory ładniej niż żółte wyglądają z tym drewnem, to sobie po prostu ją kupimy. I moim zdaniem jest ona warta polecenia. Też jest to mod oczywiście z mod huba, także tutaj do żadnych błędów czy czegoś tam nie będziemy nawet zaglądać. Pisali co niektórzy, żeby sprawdzać log. No dla mnie sprawdzanie logów w modach z mod huba jest bez sensu, bo te mody teoretycznie nie powinny mieć błędów, bo one są sprawdzane przez specjalistów, to po co ja mam to robić? Jeżeli chodzi o sprawdzanie takich modów nie z mod huba, no to możemy ten log sprawdzać, ale nie wiem jak, bo tutaj wiem tyle, że to się klika i co się dalej robi, żeby to sprawdzić, no to nie mam pojęcia. To mogę wam to po prostu wyświetlać, kto się na tym zna, to sobie to coś tam wyczyta z tego. Ja tam modów nie robię, nie mam nic wspólnego z modami, także wam nie wytłumaczę. Kane Trailers. Jakaś marka, nie wiem co to jest, czy realna, czy jakaś stworzona po prostu. Mamy oczywiście węże, które się podpijają i mamy ten przewód animowany, fajny nawet. Patrzcie, on się tak składa, a tutaj o, normalnie sobie jest. Prosta podwoziówka, tak jak mówiłem wcześniej, trzy koła mamy, trzy ośki aż, sporo. Myślałem, że będzie podwójna, ale mamy potrójną, tutaj akurat znowu napisy. No i do czego? No drewno akurat ładne tekstury ma, prawda? Z tym niebieskim moim zdaniem fajnie się komponuje. Ja bym to proponował rozłożyć. Czy to się rozkłada tak jak... Aha, czyli to się wam rozkłada na X, nie na myszkę, tylko na X. Tak przebiegają animacje, no nic tutaj za bardzo specjalnego nie ma. Jak widzicie, jedyną taką rzeczą, która się pojawia i znika, jest ten taki... nie wiem, to jest zaczepik, który to podtrzymuje, że tak powiem, żeby to nie opadło podczas jazdy. Widzicie, zniknął i z tej strony on też powinien być teoretycznie, no i jest. No i powiem wam szczerze, że no tyle z takich większych animacji czy czegokolwiek związanego z podwoziówką, no bo nie oszukujmy się, to jest po prostu
Tylko tu wjeżdżasz i tyle, tym transportujesz. No pasy też można zapiąć, widzicie? Ale to raczej ciągnika pasami nie przypniecie. A kolejnym modem jest Zetor Crystal, a tak dokładnie już go kiedyś widzieliście, ale jest to update. Co tutaj podchodziło tak dokładnie? Tak dokładnie to nie wiem, ale naprawdę, naprawdę modzik jest godny uwagi już po poprzednim razie, ale tu zostało jeszcze parę rzeczy poprawionych. Macie link oczywiście do strony, także możecie sobie przeczytać dokładne informacje odnośnie tego, co zostało poprawione. Dzisiaj sobie weźmiemy go w kolorze bordowym. Bordowo-czarnym albo takim szarym. Niech będzie coś takiego, fajny nawet ciągniczek. Oczywiście marki kół. No mogą być jakie tam chcecie, no nie, tak naprawdę tutaj też bez znaczenia jakie weźmiecie, aby się wam podobały. Ustawienia kół, możemy sobie wziąć obciążniki opon, ja sobie właśnie takie zostawię. Ustawienia świateł, aha, patrzcie. Ustawienia 1, ustawienia 2, ustawienia 3, albo to jeszcze górne dochodzą, te jakie fajne, ustawienia 4, ustawienia 5, ustawienia 6, ustawienia 8, ustawienia 10, tego nie było wcześniej. Ustawienia 13, ustawienia 15, 16, 17, 20, 21, 20. Co? Ile tych ustawień jest? Ja cię kręca. Dobra, ustawienia 4 sobie weźmiemy. Nie będziemy brali tych górnych. Chlapacze i naklejki. Chlapacze są, naklejki. Naklejki starego typu. Aha, czyli to się tu pewnie zmienia. A nie, tutaj, dobra, tutaj mamy to, czyli Zetor, weźmiemy sobie te standardowe, konsola ładowacza, to nie, obciążniki, weźmiemy sobie mały, tutaj mamy średni, mamy duży, który wygląda tak nie za bardzo jak dla mnie, ten średni powinien wystarczyć nam do wszystkiego. Konfiguracja silni... turbo, a co tu dochodzi? A, 15 koni dochodzi nawet, jak macie to. Dobra, weźmiemy sobie wersję turbo, okej. Fajny ciągniczek, no dosyć ładnie wyglądający ten Fetor, no nie? Tak naprawdę. Mamy te chlapacze z tyłu, tak jak sobie dołożyliśmy. Mamy lustereczka. Mamy oczywiście napis Zetor 1201. Mamy tą wersję turbo. Mamy tutaj wszystko w sumie mamy. Dobra, przybliżanie, oddalanie, rewersji, kamera dobrze działa. Panelu IC dalej nie ma. Ten dach, patrzcie jak on jest wykonany. Nie ma żadnego takiego wygłuszenia czy coś takiego. Tylko jest po prostu blacha, albo się tak wydaje po prostu. No ale spoko, weźmy sobie coś, odjedźmy nim. To wszystko jest, ja nie mam tak cicho? Albo ja mam tak cicho, dlatego nic nie słyszałem ogólnie. No, dźwięki jak dźwięki, powiem wam, że to jest bardzo standardowy mod, no proste animacje. Dziwi mnie troszeczkę, dlaczego te mody od tego kasztana nie mają akurat panelu IC. Mam wrażenie, że on te mody też i na konsolę robi, dlatego nie dodaje panelu IC. A na myszkę? No na myszkę też tutaj nic się nie robi, jak widzicie, jeżeli chodzi o otwieranie czegokolwiek, także tutaj sobie nie poświrujecie. No ze środka mod jak mod, tu już nie ma co za bardzo pokazywać, też te światła, nawet sprawdzanie to jest dla mnie głupota, bo jest to mod z mod huba, ale możecie sobie zobaczyć mniej więcej, że one świecą i działają. Z zewnątrz model dokładny, modelowany przez autora, jak widzicie. Także no co, no spoko sprawa. No powiem wam, że dla mnie te Zetory troszeczkę z tej serii, czy Ursusy też bardzo podobne chyba były. One są takie średnie, bo one mają bardzo długą tą maskę przednią i mi się to tak średnio podoba. Wolę jednak te troszeczkę inne wersje, no ale taki ciągnik macie do pobrania w opisie. Czas pokazać bardzo, ale to bardzo prostą wiatę. Zbudowaną bez żadnych zabudowań, zresztą kupmy ją najpierw i później wam powiem. Może tutaj. Jeżeli chodzi o tą wiatę, no źle ją postawiłem, to jest po pierwsze, chociaż tutaj no czymś możecie wjeżdżać i tak to ustawiać, ale ta wiata jest bardziej skonfigurowana, żeby wjechać tutaj, powiedzmy nawet i kombajnem, bo kombajn się tutaj zmieści. Kwestie wyglądowe, patrząc na też, że inne wiaty mamy do farminga, ja ją oceniam tak 5 na 10 może, bo raczej te słupki kwadratowe jakoś tak średnio mi przypadają do gustu i ogólnie jakość tych tekstur też mogłaby być lepsza, nie oszukujmy się. Bardzo prosta konstrukcja, tutaj dodane jakieś, wiadomo, jakieś zarośla, żeby to inaczej troszeczkę wyglądało wszystko. Grubość ternitu, no to wiadomo, standardowo to jest ten falowany chyba zrobiony model, a tak właśnie. Ja takie wiaty bym nie postawił, jakoś mi się tak średnio podoba, też te konstrukcje są bardzo, ale to bardzo grube są te pale drewna przygotowane. Nie wiem, może komuś się coś takiego będzie podobało, ja tak średnio ją oceniam tak naprawdę.
Wolałbym, żeby ona była bardziej zabudowana, bo takie zabudowane są lepsze, albo chociaż od jednej strony, albo chociaż od tamtej strony, żeby była zabudowana. A tak, to takie, no tak jak mówię, gdzieś około 5 na 10 bym dla niej dało. No, wam się fajnie wkomponuje w gospodarstwo, nie oszukujmy się, ale jak mam inne do wyboru, to wolałbym mieć po prostu inną. Teraz tak, pokazywałem wam ostatnio tą przyczepę, czyli D83, a tu jest D616. Ogólnie to jest przyczepa jeszcze większa. Z takich ciekawostek, bo kurde, nie spodziewałem się, że ona będzie jeszcze większa. To ma 10 tysięcy, tak sobie zobaczę, po prostu to ma 8,7, aha. A bo ona jest dłuższa po prostu, okej. Okay. Pojemność 10 tysięcy, pojemność 18 tysięcy, pojemność 20 tysięcy, pojemność 17 tysięcy to mają drewniane burty, pojemność 27 tysięcy, taka wielka. Znaczy z tymi kołami to tak średnio wygląda, ale jak weźmiemy sobie już te podwójne koła, to już to troszeczkę inaczej wygląda. Chociaż te burty, no moim zdaniem, i tak są troszeczkę aż za wysokie. Lizard 3, Lizard 2. No, na przykład na Lizardach, ale ta pojemność no dalej wygląda tak średnio, bo ona, no, taka pojemność jest troszeczkę lepsza jak dla mnie. Taka przyczepa też mi się średnio podoba, taka tak samo. Bardziej coś takiego mi się podoba, słupki. Czyli widzę, że mamy te same konfiguracje co w tamtym. Burty, no, weźmiemy sobie takie. A jeżeli bym wziął takie burty, to czy będzie teraz. Aha, czyli te burty i tak zostają takie, jakie były. Okej, okay, elementy dołączane, chlapacze, zaczep tylny i chlapacze, błotniki metalowe z przodu, oczywiście zostawiamy metalowe z przodu i kolory obręczy, nie wiem jakie, weźmiemy sobie po prostu tą przyczepę niebieską, bo nigdy niebieskiej nie braliśmy, chociaż nie, niebieska taka cała to raczej tak średnio wygląda, to sobie zostawimy szare i to sobie zostawimy też szare, a to zostawimy sobie takie o niebieskie. Dobra, kupmy, bo za dużo się będziemy rozczulać nad kolorem. No i co ja mogę powiedzieć? No tamte przyczepy testowałem, były świetne tak naprawdę. Tutaj deski to macie wszystko to samo. Troszkę szkoda, że nie ma takiego drewnianego obicia więcej nawet, bo fajnie to oczywiście wygląda, ale fajnie, że jest chociaż tyle. Mamy te wzmocnienia, jak widzicie, wszystko w kolorze niebieskim, także fajnie to dosyć się prezentuje. Tutaj CWL wagon, napis. Mamy tutaj trójkącik ostrzegawczy. No i błotniki, koła. Które fajnie dosyć wyglądają. Pojemność dosyć spoko, bo nie oszukujmy się, nie jest to jakaś najmniejsza przyczepa, jaką w życiu spotkacie, tylko raczej taka większa, ale w bardzo polskim stylu to też no, jest mega plus jak dla mnie. Dobra, tu sobie podczepimy. Przejedźmy się z nią. No ja tutaj nie oczekuję, że tutaj się coś będzie bagowało, czy coś się psuło, bo jest to bardzo popularna przyczepa od. No nie wiem, czy użyć słowa bardzo popularnego autora, ale raczej większość osób go zna, także to też chyba nie będzie złe słowo, jeżeli tak powiem. Mamy zaczep, także taki przyczep możecie sobie nawet i 1000 podpiąć. Ctrl-I. Czy da się wysypać bez załadunku? Nie da się, bo nic na niej nie mamy. Na co niektórych przyczepach to działa ta animacja. A jest! Patrzcie, działa! Dobra, tutaj no oczywiście animacja nawet tych takich duperelków jak to też oczywiście działa. Światła. Działają kierunki, działają. No co wam więcej powiedzieć? Ja sobie odczepię tą przyczepę, bo to bez sensu ją gdzieś tam prezentować i testować. Macie pokaz, że ona wyszła w dłuższej wersji, przynajmniej wizualnie ona się wydaje, że jest dłuższa od tamtej, od tej D83. A tak to jest praktycznie ta sama przyczepa, czyli świetna, godna uwagi. No i mamy już takie oto pastwisko dla krów. Jest to od drivera 300, dobrze pamiętam. Mamy oczywiście tutaj fajny bardzo styl, jeżeli chodzi o te zabrudzenia, czy nawet i właśnie o samo ułożenie. To są takie cegły, suporki czy coś takiego. Fajnie się to komponuje biały z takimi czarnymi drzwiami, które są dosyć fajnie też zrobione. Środek oczywiście drewniany, bardzo ładnie też to wygląda jak dla mnie. No driver robi fajne zabudowy, czy tam fajne budynki, ogólnie fajne budynki, tak to nazwijmy. Mamy górkę, na której możemy sobie, nie wiem, poustawiać belki. Ogólnie ta górka idzie tam dosyć daleko. Mamy tutaj zabudowania jakieś nawet z desek porobione. Fajnie to wygląda, ten czarny z białym naprawdę fajnie się to prezentuje. Tak jak myślałem, że coś się zbaguje, tak właśnie ta przyczepa tutaj nam troszeczkę, kurde, pokrzyżowała plany, bo się wleciała tutaj, ale to później poprawimy do miniaturki. Dobra, to sobie zamkniemy. Ogólnie to jest pastwisko dla krów, także tutaj też możecie trzymać krowy, które są tutaj nawet i poustawiane. Gdzie można krowy kupić? Kupmy sobie ze dwie, nie będziemy kupować nie wiadomo ile. Potwierdź. Mamy kranik, ten kran możemy sobie wziąć. Ja proponuję oczywiście każdemu wziąć go gdzieś na bok, żeby on tutaj nie stał po prostu gdzieś tam na widoku czy tam na przejeździe. Dobra, zamkniemy sobie te drzwi.
A wyjdziemy tymi. O, tak wam powiem. Dobra. Mamy kolejny raz jakąś taką właśnie widoczną stodołą. Oboro, garaż, czyli fajna zabudowa, naprawdę. Otwórzmy sobie, tu są chyba miejsca garażowe, tylko dwa, tak, dokładnie. W środku, jak widzicie, mamy jakiś beton, cokolwiek tutaj jest położone, ale ładnie to wygląda. Ogólnie, no zabudowa jest piękna. Ten czerwony nawet, fajnie się to wszystko komponuje po prostu. Tu można sobie postawić, nie wiem, drabinę, wchodzić na górkę. Jeżeli chodzi o dach, mamy ładny ternit, mamy nawet gniazdo bociana. Gdzieś tam tutaj dodane i sam bocian też sobie siedzi. Jak dla mnie, bardzo pięknie się to prezentuje. Co o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Kolejnym modem jest polska buda dla psa, ale jest to bardziej chyba tylko klatka z tego co widzę, ale ładnie wyglądająca. Postawmy sobie tą klatkę, nie wiem od której strony to ma stać, ale postawmy ją sobie tutaj. O, pozwolony jest tylko jeden budynek. No spoko, gdzie pies? A, tam jest, bo on jest w budynku, bo ja to źle postawiłem, bo tu jak widzicie jest do... znaczy... Ło, to się otwiera nawet w tą stronę, kurde no. Widzicie, źle to postawiłem, tak myślałem, ale pies oczywiście jest, pies sobie hasa i biega. Także spoko, tutaj mamy taką prostą konstrukcję, jest tylko i wyłącznie siatka, jeść można mu dawać. I mamy jakąś konstrukcję dachu z jakiś... no nie wiem jak to nawet nazwać, ale jakoś to wygląda, zwykła siatka, no i tyle o tym modzie, bo tutaj nic więcej nie możemy się w to zagłębiać, po prostu jest siatka i prosta konstrukcja. Mamy kolejnego moda, a jest to Class Tucano, jak widzicie, nie ma żadnych konfiguracji, tu w ogóle coś porzewiałe jest trochę, ale tak to mod, jak widzicie, jest w dobrym stanie. 190 koni mechanicznych, okej. Ja go tutaj kupiłem, ale pytanie, gdzie się header kupi, to weźmy sobie tutaj, zróbmy tak, żeby header nam się kupił w tym miejscu. Żniwiarki i teraz trzeba znaleźć właśnie header od tego Tucano, to jest jakiś konsul. On był za bizonami, czyli tu też teoretycznie powinien być za bizonami. Class Lexion, Dominator. Obstawiam, że to jest ten ogólnie, ale tak, to jest ten chyba. 4,9 metra, klas C490. No jeszcze dla pewności ja sobie wejdę w ten kombajn i zobaczę. Class Tucano 320. No dobra, no nieważne, no najprawdopodobniej to jest ten header. Nie oszukujmy się, raczej tu inny nie będzie pasował. Z tego co widać nawet po tych zabrudzeniach, to jest ewidentne, że to jest po prostu pasujące do tego. Patrzcie, no z tamtej strony bardziej jest to widoczne. Wejdźmy do środka. W środku, jak widzicie, przejrzystość. Troszeczkę tak, jakby sam jechał. Nie, nie jedzie sam, dobra. Animacje zerowe. Znaczy, że kierownica się kręci, no nie? Dobra, podczepmy. Tak, to jest ten, bo nawet na miniaturce był taki sam. Okej, jeżeli chodzi o kontrolę nad headerem, mamy tutaj pełną kontrolę. To ładnie wygląda, kombajn naprawdę ładnie wygląda. Header się opuszcza gdzieś do takiego poziomu. Może sobie go włączmy. Z takich bardziej standardowych rzeczy. Czy tutaj jest opcja rozkładania go? Tak, rozkłada się. Rura. Oj, bo się coś jeszcze kliknęło. P się kliknęło. Ta rura bardzo wysoko idzie, patrzcie. Także na każdą przyczepę mniej więcej sobie tutaj załadunek zrobicie. Załadunek, wyładunek bardziej. Kliknijmy B. Dziwne, że on nie wchodzi na żadne obroty jakieś większe, jak po prostu się włącza ten header. Czy jest wyłączony, czy jest włączony, to tutaj po prostu nie ma różnicy w dźwięku. No to słabe trochę, takie tak naprawdę. No ale kosi gdzieś tam, no nie? Taka prawda, no taki kombajn. Weźmy sobie V i sobie to podnieśmy. I sobie zróbmy od razu test sieczkarni. Czy ona się rozkłada, czy ona się składa. No wyłącza się i włącza, ale składania i rozkładania... takowej animacji nie ma. Światła. Światła, gdzieś światło jest, ale nie ma czegoś takiego, że ono świeci po prostu tutaj. A kierunki? A, tylnych nie ma. Widzicie, kolejny raz coś mruga, ale to nie widać, żeby to mrugało. Tak naprawdę, widzicie? Nie ma kompletnie żadnych animacji tego typu, żeby... to było widoczne po prostu ta animacja. No trochę dziwnie ten mod jest zrobiony. No ale jeździ i kosi. No takie najważniejsze funkcje to spełnia. Nie oszukujmy się.
Ale mogłoby to być lepiej zanimowane po prostu. Jakby ktoś to lepiej zanimował, żeby jeszcze dodać różne dźwięki i takie duperele, na pewno byłby to lepszy mod, ale tak czy siak klasów tukanów chyba do farminga za dużo nie było. Także fajnie, że chociaż coś takiego wyszło. To się nazywa klas Tukano 320, jakby ktoś nie wiedział. Jakaś w ogóle nalepka Kalachem jest, nie wiem do czego to, ale być może jakaś reklama tej osoby, co to zrobiła. A kolejnym modem mamy Bizona tutaj takiego, to mamy do wyboru dosyć sporo. Jeżeli chodzi o nawet głupie kolory, to mamy dosyć sporo kolorów do wyboru. Weźmy sobie wersję bordową, bo dosyć często takową wersję braliśmy. Plandeka, bez niczego możemy mieć Plandekę. Jest to ogólnie mod poedytowany od tego Danio. Tu wszystko, jak widzicie, jest szare, ale to później można sobie pozmieniać. Sieczkarnia taka. Aha, czyli mamy do wyboru albo Plandekę, albo sieczkarnię. No to weźmy sobie kolor sieczkarni, powiedzmy niebieski. Powinno się to ładnie komponować. Albo możemy nawet i cały bordowy zrobić, ale niech będzie. Osłona chłodnicy mała. Osłona, no to tutaj o to się zmienia, o tamo widzicie. Osłonę sobie też weźmiemy. Osłona chłodnicy kolor plus 100. Dobra, też sobie weźmiemy niebieski. Fajnie będzie to wyglądało. Osłona chłodnicy duża. Niech będzie osłona. Kabina, o. Tutaj mamy orurowanie. Mamy daszek. Daszek i orurowanie. Mamy kabinę starą, która najfajniej chyba będzie wyglądała. O, kabina nowa. A i tyle. Dobra, no to bierzemy sobie kabinę starą, bo jak dla mnie ona najlepiej wygląda. Kabina kolor od razu sobie bierzemy niebieską, żeby ona była niebieska. O Boże, tutaj mamy ustawienia kół. Kurde, wszystko tu mamy. Szerokie opony. Zostawmy go na szerokich oponach. Jakieś tam naklejki. Dobra, naklejki. Bez niczego. W ogóle z czwórką dochodzą nam o takie elementy. Patrzcie, widzieliście tutaj jakieś takie białe. No bez niczego. Ja sobie wezmę bez niczego. Dodatki bez niczego. A tutaj co możemy mieć? No ja tutaj nie widzę to, co tutaj się zmienia, także spoko. Naklejki PGR. Niech będzie. Naklejka SKR. Niech będzie. Naklejka na kabinie. To jest akurat Bizon. Niech będzie. Naklejka z tyłu. Jedynka Z050. Z056. Niech będzie. Osłona średnia. No nie będziemy tego brać. Słoma. Tutaj akurat możemy sobie wziąć te reszki słomy. Niech sobie będą. Kolor dachu też sobie damy niebieski, żeby to w całości było niebieskie. Kolor obręczy da się niebieski, to weźmiemy sobie niebieski. Taki oto dziwny bizon nam wyszedł, także okej. Nie będę kupował do niego headeru, bo tego typu bizona już widzieliście dużo wcześniej. Bardziej tutaj chodzi o konfigurację mordy. Ten wiatraczek w środku jest, się kręci, także fajna sprawa. C, mamy tutaj akurat jedną pozycję, jeżeli chodzi o ruchome elementy. Oczywiście ruszają się wszystkie rzeczy. Nawet słoma jest troszeczkę w środku. Mamy naklejeczkę w dobrym stanie. Mamy animację tego o gazu, tak jakby. Okej. Także fajowo. Jeżeli chodzi o panel IC, z tego co widzę jest. O. Aha, tu się akurat to otwiera. Dobra. O, wiatraczek można zniknąć, żeby nie był tutaj dostępny. No drzwi akurat nie otwieracie z tego co widzę, ani szyby, czyli ten panel IC jest taki trochę upośledzony, bo jest go mało, ale nie jest to jakiś wielki problem. Rura na zewnątrz? No nie ma otwieranej. Tutaj w ogóle są jeszcze jakieś rzeczy otwierane na panel IC? Bo widzę tych krzyżyczków jest dosyć sporo, a nie widzę co nimi można robić, widzicie? Aha, czyli są jeszcze jakieś różne rzeczy, które można gdzieś tam pootwierać. Która pies zaczął szczekać, także trzeba było zamknąć okno. Czyli są jeszcze jakieś krzyżyki, którymi można się tutaj bawić. W całości tego wam nie będę pokazywał. Nie będę nawet kupował headera do tego, bo i tak ten test tego moda już widzieliście w poprzednich wersjach. Tutaj głównie doszły konfiguracje. Autor coś tam pisze, że jest to taki jedyny praktycznie bizon do farminga. No spoko, dźwięki też ma ok. Tutaj do niczego bym się nie mógł przyczepić, jeżeli chodzi o to. Bo naprawdę fajnie z tą starą kabiną wygląda. Jeżeli chodzi o kwestie wyglądowe, jak najbardziej ok. A my przechodzimy do ostatniego moda na dzisiaj. Ustawmy tutaj, żeby być pewność po prostu, że on się nie zbaguje. Dobra. Niech będzie i żółty. Dobra, jest. Tam coś się po prostu bugowało, bo za blisko już budynki były i inne elementy.
Także tutaj go mamy. No i co? No o pługu, co wam mogę powiedzieć? No pług jak pług. Weźmy sobie jeszcze, kupmy do niego jakiś tam ciągniczek na szybko. To zobaczycie mniej więcej, jak on ura. U tak ło, łoty mo. Pług czwórka, 72 konie. Dużo mało, nie wiem, no taka czwórka raczej nie pasuje za bardzo do, nie wiem, do jakiejś 30 czy tam 60, także jak najbardziej chyba spoko. Czepmy. Jeżeli chodzi o animację podnoszenia, no nie podnosi się jakoś mega wysoko, także moim zdaniem dobrze. Opuśćmy. Szerokość robocza, sprawdźmy. Animacja oczywiście jest, ziemi czy tam orki, wszystko jest. Jeżeli chodzi o szerokość roboczą orania, ja bym powiedział, że też jest spoko, bo tutaj no nie ma nic nadzwyczajnego, po prostu leci raz, dwa. Tutaj akurat trzy się utworzą, ale tutaj się utworzyły aż cztery. Zależy, jak się też ustawicie, zależy, w którym miejscu jedziecie po mapie, ale jak najbardziej spoko. 30 minut filmu wyszło. Miejmy nadzieję, że ja to obrobię tak, że będzie troszeczkę szybciej. Bardzo długi dzisiaj odcinek, ale sporo było pokazywania, sporo było mówienia. Także nie przedłużając, już się z wami żegnam. Widzimy się dzisiaj na live, bo dzisiaj live'ik jest. Widzowie, na początku zapomniałem powiedzieć, może jakiś napis dam oczywiście w montażu. A na dzisiaj to tyle i nara.